pisarzem i ulicznym mentem. Chodzę po ulicy, zaciągam się skrętem. Tu się wychowałem, w bloku z wielkiej płyty, więc wiem jak trudno przetrwać na ulicy. Ja nie znam nikogo, kto w czytelni siedzi. Kto zna mądre słowa i ma dużą wiedzę, ale znam takiego, co pcha ciężki wózek, a na nim kartony, złomi kilka puszek. Mój głos to nie są mądre wywody w Starbucksie przy kawie. Zadychę i w chuj drogim ciastku. Mój głos jest tego, kto gdy rano wstaje, przeklina swój los i pracuje dalej. Bo pętla kredytu ściska jego szyję, żeby prezes banku mógł żyć tak jak żyje, pijąc dobry koniak na olbrzymim jachcie. Bo pieniądz nie śmierdzi, tylko pięknie pachnie. Serce, dlatego gdy mówię, to zaciskam pięści. Ludzie na śmietnikach szukają jedzenia, każdy z nas to widzi, lecz nic się nie zmienia. Oddychamy toksycznym powietrzem, bo zysk i rentowność są najważniejsze. Niewolnicza praca, bo jak chcesz to nazwać, kiedy nie ma innej, a godzinna stawka tak kurewsko niska, mój mądry kolego, że nie może starczyć nigdy do pierwszego. A tam w pięknym gmachu uniwersytetu siedzą mądrzy ludzie i myślą dlaczego nikt ich nie popiera w szarym, smutnym tłumie. Odpowiedź jest prosta, nikt was nie rozumie. Ludziom,